Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku opowiadającym o postępach w produkcji dokumentu Corwin The Movie. Jeśli wspieraliście tą produkcję, jeśli wysyłaliście jakieś pieniądze podczas zbiórki w zeszłym roku na portalu Polak Potrafi, to zapraszam Was serdecznie do Waszej strefy sponsora, gdzie już jest filmik, w którym dokładnie ze szczegółami opisuję producentom, właśnie sponsorom tego filmu, to co się z tym filmem dzieje, na jakim jesteśmy dokładnie etapie ze szczegółami i czym to się, jak to się wiąże i z czym to się wiąże dla sponsorów tego filmu, w tym konkretnym filmiku otwartym dla szerszej publiczności, dla wszystkich zainteresowanych postępami w produkcji filmu. W zasadzie zacząć muszę od tego, że mamy wreszcie pierwszą wersję filmu. Strasznie długo na to czekaliśmy. Nie będę się wdawał w szczegóły wdaję się w strefie sponsora dla producentów i tam wszystko tłumaczę, zresztą tak jak zawsze, jak w każdym naszym filmiku. Moi kochani, co jest najważniejsze? Mamy wersję, która trwa 1,5 godziny, to jest tak, trudno to nazwać pierwszą wersją, to jest bardziej pierwsza układka montażowa, ale już mamy taką wersję filmu, gdzie cała narracja jest przeprowadzona od pierwszej minuty do ostatniej, godzina 40 na dzień dzisiejszy. Jest to dosyć sporo, teraz siedzę nad tym, żeby było tego troszeczkę mniej, żeby jakoś to z głową przewietrzyć, troszeczkę zdegażować, czy jak to się w języku filmowców nazywa. W każdym razie trwa tuning, nie mam jeszcze muzyki, nie mam jeszcze miksu dźwięku, nie mam jeszcze kolorystyki koloru, to jeszcze troszeczkę wszystko zajmie, ale już za może 2, 3, 4 tygodnie film, że tak powiem, opuści moją montażownię i będzie już w takiej wersji, w której nie będę nic zmieniał, będzie to forma zamknięta i nad nią będzie można tylko i wyłącznie pracować, jeśli właśnie chodzi o reżyserię dźwięku, o kolorystykę, o muzykę. Ewentualnie może się tak zdarzyć, że czasami w porozumieniu z którymś z tych partnerów, którzy będą te rzeczy wykonywać, będzie trzeba coś tam przesunąć, coś tam uciąć i wtedy wiadomo, takie niuanse zostaną zaprowadzone. Póki co trwa tuning i jesteśmy na etapie już takiego heblowania, takiego wyrównywania niuansów, zalepiania pewnych dziur komentarzem, układania tego wszystkiego tak, żeby to wszystko wyglądało fajnie. Bardzo długo nie było żadnego podsumowania, ponieważ w lutym czekałem na to, aż dojdziemy do tego punktu, gdzie skończę montować film i będę mógł Wam to powiedzieć. To rzeczywiście nastąpiło pod koniec lutego, ale po prostu nie dałem rady z różnych innych przyczyn ustawić tej kamery tutaj i nagrać tego prostego filmiku. Moi kochani, ten filmik oczywiście powstaje w mojej montażowni już od prawie roku. Jest to gigantyczny projekt, ogromna ilość materiałów. Projekt jest o wiele większy niż to, o czym w ogóle mówiłem w kwietniu, kiedy z Marcinem Hugo-Kosińskim w zbiórce na Polak Potrafi zbieraliśmy kasę. Tam mówiłem o czymś, co miało trwać 50 minut, mamy godzinę 40. No ale cóż, przysłaliście więcej pieniędzy, projekt się rozrósł, więcej osób jakby zgłosiło swoje zaangażowanie do projektu, mamy więcej materiałów, więcej archiwów i chyba dobrze, wiecie, bo ten projekt naprawdę zasługuje na to, żeby miał rozmiar po prostu normalnego, dużego, obiektywnego dokumentu, w którym są archiwa, w którym są niuanse, w którym są dygresje, w którym ta postać nietuzinkowa przecież, no umówmy się, dostaje troszeczkę ekranu, dostaje troszeczkę oddechu. Nie jest to tylko i wyłącznie, że tak powiem, nadmuchany reportaż gdzieś tam z drogi, który byłby oczywiście fajnym reportażem. I od czegoś takiego zaczynaliśmy w kwietniu, organizując zbiórkę funduszy. Ale dzisiaj cieszę się z tego, że ten projekt jest większy. Pewnie wielu z Was ubolewa nad tym, że tak dużo czasu minęło, bo tą pierwszą wersję powinienem mieć kiedy? Na jesień, w lecie, żeby móc późną jesienią zrobić premierę. Jeśli mówimy o premierze, to ja bardzo chciałbym pokazać ten film pod koniec kwietnia na Pyrkonie. To są takie targi fantastyki w Poznaniu przy okazji targów poznańskich, z tego co się orientuję. Jest to organizowane przez właśnie ekipę chłopaków z Polak Potrafi, którzy będą pokazywać różne medialne produkcje na tymże Pyrkonie. I tam świetnie byłoby Corwina, którego fragmenty lecą tutaj na monitorach, fajnie byłoby go ludziom pokazać, może nawet w wersji jeszcze takiej troszeczkę surowej, z pierwszą muzyką, z pierwszymi korekcjami, żeby już można było o czymś rozmawiać. Przede wszystkim, żeby pokazać, że już ten film jest i to, że przez miesiąc czy ileś nie było żadnego uaktualnienia produkcji, to wcale nie znaczy, że zamknęliśmy się na odległej wyspie Wolin tu na przykład i z tymi materiałami z Eurokampanii robimy jakieś niestworzone rzeczy. Przemontowujemy je wciąż na kokosie.
Nie, otóż film, tak jak widzicie w tle, już tam sobie leci. Można go przez tę godzinę 40 oglądać. Dźwięk wyłączyłem, bo teraz póki co wolałbym, żebyście słuchali mnie. Mam nadzieję, że za parę tygodni już pierwsze osoby z jakiejś szerszej publiczności ten film zobaczą. Moi kochani, trzy prośby mam do Was. I mówię to, bo to są ważne rzeczy. Ten film zrobiło tak naprawdę kilka osób i zebraliśmy pieniądze i jak widzicie, materiały są zmontowane, wszystko jest ok, ale jest kilka rzeczy, których nie wzięliśmy pod uwagę, jeśli chodzi o tą zbiórkę pieniędzy. Żeby było jasne, ja nie gadam tutaj, żebyście wysyłali jakiekolwiek pieniądze. Nie, chodzi mi o taką pomoc troszeczkę techniczną. Są trzy bardzo ważne rzeczy. Pierwszą, cholernie ważną, kiedy film jest już na tym etapie, że już można go obejrzeć, to jest oczywiście plakat, kubek, okładka DVD, wszystkie rzeczy, czyli grafika, która znajdzie się na gadżetach. To wszystko musi być zintegrowane. I szukamy kogoś o zdolnych łapkach, kogoś dobrze robiącego myszką w Photoshopie, zdolnego plastyka. Nie musi być zdolny, wystarczy, że dobrze kombinuje. Kto mógłby nam w tym pomóc? Bo ja mogę ten film nakręcić, mogę go wyreżyserować, mogę nagrać lektora, mogę go zmontować. Mogę nawet zrobić taki wspaniały filmik, jak ten, który właśnie oglądacie, ale nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. I na przykład na grafice się zupełnie nie znam. Jeśli ktoś z Was mógłby nam pomóc, mógłby coś zasugerować, to piszcie podcast.agent@gmail.com. I najchętniej zbudowałbym sobie bazę takich ludzi, z którymi będzie można w przyszłości zaprojektować plakat czy do filmu o Korwinie, czy do kolejnych produkcji, które mam nadzieję, że nastąpią. Czyli grafika. To jest jeden super, super ważny niuans. Moi kochani, jak ten film się kończy pod względem wyborów i wyników wyborów do Europarlamentu, to wiecie doskonale. Wiecie doskonale, że zaraz po tych wydarzeniach, o których ten film opowiada bezpośrednio, czyli po kampanii do Europarlamentu, o Korwinie zrobiło się głośno na całym świecie. Druga rzecz, z którą chciałem się zwrócić do Was, to są tłumaczenia. Bo ja mogę siedzieć teraz i tłumaczyć to na angielski i hiszpański, ale nie wiem, czy przypadkiem nie wolelibyście, bym się zajął innymi rzeczami związanymi z tym filmem. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł na jakieś oryginalne tłumaczenie. Ja wiem, że oczywiście pomysł to można mieć, ale bardzo bym chciał, żebyście napisali, jeśli jesteście w stanie się takim tłumaczeniem zająć. Czy będziemy mieli na to pieniądze? Może się okazać, że coś będziemy mieli. W zbiórce na film póki co nie mieliśmy nawet pieniędzy na montaż odłożonych, więc a film powstał, nie? Jakimś cudem. Więc dajcie znać, jeśli możecie nam pomóc w kategorii tłumaczeń, po prostu. Jeśli ktoś z Was może być przecież taka sytuacja, że zgłosi się 5 osób, które mogą przetłumaczyć na angielski, prawda? Bo to jest dosyć popularny język. Tak samo podejrzewam z hiszpańskim, może z rosyjskim. Tak, żebyśmy mogli ten film pokazać. Nie wiem, czy na DVD zdążymy zrobić to pierwsze takie sponsorskie DVD już z całym autoringiem, z napisami, z tłumaczeniami. Wolałbym na razie skupić się nad polską wersją, ale z czasem fajnie byłoby na przykład rzucić na YouTube'a ten sam film z angielskimi napisami, prawda? Czy osobną wersję z hiszpańskimi napisami. Wydaje mi się, że to jest projekt otwarty. Wszyscy wiemy doskonale, że jakiś czas po premierze tego filmu, którą chcemy jeszcze za chwilę o tym będę mówił zorganizować, ten film trafi do internetu, więc można byłoby zrobić wersję angielską, wersję hiszpańską. Wiecie, ja jestem na to jak najbardziej otwarty i bardzo bym chciał, żeby ten film obejrzało również paru wolnościowców z Portugalii. Tam jest chyba 4 wolnościowców, w Hiszpanii jest 3, bo jeden wyjechał teraz do Niemiec. To mówił, że już wyjeżdża. W każdym razie to jest druga rzecz, tłumaczenia. Jeśli możecie pomóc z tłumaczeniami, podcast.agent@gmail.com, radio@agentomasz.pl. Trzecia rzecz, chyba najprzyjemniejsza ze wszystkich tych trzech próśb, które do Was dzisiaj mam, to jest to, że kiedy zrobimy premierę, na którą oczywiście mamy odłożone pieniądze zebrane w tej rubryce, tam jest 5000 zł na organizację czegoś w rodzaju premiery w Warszawie, którą oczywiście zorganizujemy, jak tylko ten film będzie godzien tego, żeby go pokazać ludziom, to potem jest taki projekt, taki miałem pomysł szalony, trochę hipisowski, żeby wyjechać z tym filmem do ludzi, żeby zanim on trafi do internetu, przez tydzień, może dwa, jeździć po Polsce, pojechać do Bydgoszczy, do Bydgoszcza, do Lublina,
do różnych miejsc i spotkać się czy ze studentami. Wiem, że z jednego uniwersytetu dostałem maila z politologii, że chcieliby się spotkać, obejrzeć film na zajęciach i pogadać. To jest rewelacyjna rzecz, prawda? Jeśli macie taki pomysł, jeśli chcecie u siebie na studiach coś takiego zrobić, to moglibyśmy pierwsze 2 tygodnie maja na przykład. Rzucam, nie? Bo może ten film jeszcze być wtedy niegotowy, ale wymyślam. Możemy takie spotkania zrobić w liceach, możemy takie spotkania zrobić na studiach, możemy takie spotkania zrobić, nie wiem, od klubów inteligencji katolickiej po klubów inteligencji ateistycznej. Wszystko mi jedno. Możemy się spotykać i o tym filmie dyskutować. Na gorąco, na zimno, na sucho, nie na sucho. Byłoby to świetne, jeśli moglibyście właśnie, to jest ta moja trzecia prośba, zainteresować się czymś takim, jeśli macie ku temu jakiekolwiek aktywa. Jeśli, nie wiem, znacie kogoś, kto ma knajpę, w której takie rzeczy się odbywają, jesteście w stanie zorganizować spotkanie, znacie kogoś, kto prowadzi, nie wiem, kontest, klub lokalny, klub Asbiro, czy klub, w którym spotykają się ludzie, nie wiem, od Ruchu Narodowego po UPR i KNP i Korwina. Wiecie, te środowiska tak naprawdę się mieszają i takie spotkania często dochodzą w tak przedziwnych okolicznościach do skutku. Świetnie byłoby takie tournée z tym filmem zrobić i pogadać, a zobaczyć tak naprawdę, jak na żywo reagujecie, jakie pytania chcecie zadać, bo to, że ten film można wrzucić do YouTube'a i obejrzy go 500 000 ludzi, no to fajnie, ale no to już jest trochę taka martwa strefa. I co wtedy? Już tylko są statystyki, ile łapek w górę i łapek w dół. A tak naprawdę fajnie, jakby ten film troszeczkę jeszcze pożył przez ten tydzień po premierze, 2 tygodnie po premierze, zanim już wejdzie na internet i już będzie na wszystkich tam, nie wiadomo, chomikach, szczurkach, osiołkach, nie wiadomo czym. Bo ten film jest dla Was i jest od razu zrobiony, tak jak zapowiadałem od początku, ten film od razu idzie w przestrzeń. Czyli grafika, graficy, zgłaszajcie się, tłumacze, zgłaszajcie się i aktywiści, którzy chcieliby zorganizować pokaz takiego filmu na studiach, pokaz takiego filmu w knajpie, na jakimś projektorze, odnośnie tego, co możecie załatwić względem głośników, projektora, ekranu i tak dalej, no to po prostu piszcie na maila i będziemy rozmawiać. Jeśli wystarczająca duża ilość takich ludzi się zgłosi, to może nawet udałoby się zorganizować z prawdziwego zdarzenia taki road trip po Polsce z tym filmem, a jak nie, to spotkamy się w paru miejscach i ten film dość szybko wyląduje w internecie, gdzie jego, że tak powiem, życie ograniczy się już do aktywność obywatelska, ograniczy się tylko i wyłącznie do komentarzy. Tak więc cieszymy się bardzo, mamy pierwszą wersję filmu. Ja już nockami pracuję nad tym, żeby ta pierwsza układka montażowa zamieniła się w coś, co mogę wysłać do chłopaków od dźwięku i obróbki barwnej, żebyśmy jak najszybciej ten film mogli obejrzeć. I tu musicie mi wierzyć na słowo, po prostu. Jeśli nie ma wpisów na Facebooku czy na jakichś innych portalach, to nie dlatego, że uciekliśmy z tym filmem pod pachą, tylko dlatego, że siedzę i montuję. Jeśli jest jakiś dzień albo moment, w którym nie montuję, a w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zdarzyły się trzy takie momenty. Pierwsze to było Boże Narodzenie, drugie to urodziła mi się córeczka, a trzecia to miałem grypę. Były trzy przerwy w montażu tego filmu. Jeśli takie przerwy się nie zdarzają, to znaczy, że siedzę i montuję. Możecie się o to założyć. To jest po prostu jak... Kiedyś się mówiło jak w banku, teraz to powoli traci to powodzenie sens. Moi kochani, to co widzicie w tle, to są urywki z filmów. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że jest to już ostatnie tego typu podsumowanie produkcyjne, że w kolejnych filmikach, w kolejnych podcastach, na które zapraszam, będziemy już rozmawiać o tym, gdzie się spotykamy, kiedy, a może nawet o tym, jak pierwsi ludzie, którzy mieli okazję ten film obejrzeć, jak na niego zareagowali. Wychodzimy na ostatnią prostą, moi drodzy. Więc trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.